Jedziemy na przejażdżkę małą. Ja zabieram rzeczą od Desyna deskorolkę elektryczną, na której ostatnim razem przewróciłem się i rozciąłem sobie rękę. A Sylwia rolki dawno nie jeździliśmy, więc co? Sylwia, bo nagrywamy jakieś. A to moja brama jeszcze nie wymieniona, cudowna skrzyneczka na listy. Weź to, bo to spadnie. Nie szkodzi. Się nie trzyma. Jakiś holny. Chyba ty. Ja nie mam żadnych dokumentów, ani jakbyś coś chciał. Ani loda? What? Ani na loda nie mamy? Nic nie mamy, nie mam żadnych dokumentów. Chcesz to zapakować? Tak, ale widziałam też, jak kiedyś jakaś taka laska też miała właśnie to coś. Niemożliwe, ja tylko mam to. Niemożliwe. Siadłeś i mi się zapaliło światełko. Ja mam to na całym świecie, tylko ja. Lepiej by było, żeby... Ja mam na całym świecie, to tylko ja taki stoję. Tripod. Widzę, że dzwoni do pani cel. Ja nie chcę się wydobyć, bo sobie to ścieżę. Włóż te buty do bagażnika. Masz. Ty nie umiesz powiązać chyba. To są najbardziej najprostsze buty na świecie. No i jedziemy. Zbuj normalnie, śmigamy sobie. Lecimy tutaj z Sylwią. To jest taka trasa, ona ma około 5 km, może troszeczkę więcej. Tutaj niedaleko właśnie się wyglebiłem ostatnim razem ostro. Tak to wygląda, jak się jeździ na desce elektrycznej, troszeczkę chyba za szybko. No ale cóż. Ach. Trzeba to chyba zeszyć. No i ten. No i fajnie tu jest. Widzę, ale deska jest ostra. Trzeba uważać. Trzeba uważać fest, ale lubię ogólnie jeździć na desce elektrycznej, masakra. Na pewno muszę sobie kupić ochraniacze jakieś. No i tutaj się wyglebiłem. Na tej drodze. No i wydaje mi się, że warto spędzać czas
swoim partnerem, partnerką, robić coś razem i tyle. To jest część w ogóle mojego kanału właśnie, bo wydaje mi się, że fajnie jest coś razem robić. Gdzieś 1,5 kilometra. Ja? Ej, co tam 1,5 kilometra do góry trzeba iść? Nie, do góry tylko kawałek tam na sam szczyt i tam widać całe kilarnie. No to bez sensu, możemy ewentualnie zrobić, jak potem wracać. Dobrze, to ciśniemy dalej. W ogóle na razie jeżdżę na deskorolce od mojego młodego. Ale kupię sobie niedawno, za niedługo swoją, w takich dużych kołach. Przykład tutaj, jak jest bok, nie? Tu widzisz? Jest takie zielone. To jest to, co mokre zawsze stoi, to ja tak samo naślizgam się na rolkach w tym. No. A tutaj są korty tenisowe, widzisz? Musimy sobie kupić rakietę i tu można przyjechać, bo tu kiedyś grałem z kimś tam. Pamiętam, no z Kamilem nawet. Nie chcesz czapki sobie? Z wózkami, to są wózki do golfa, no tam grają, nie wiem czy na GoPro widać, ale tam właśnie elegancko sobie grają kolesi w golfa. A Sylwia myślała, że to są ludzie z dziećmi, z wózkami. Widzisz, przez to, popatrz jakie mam rolki mokre, dawać. No. Zjeżdżają mi się. Sylwia, bo górkę zjeżdżam. Musi być ciężko. Mi się podoba, jak jest zacieniona. Nie, nie, no to potem mi się robi. Musi być nie ciężko. Szybciej, nie mogę szybciej jechać, bo jest mokre jest to wszystko tutaj. Igły, nie igły. Tak, ale wierzę w siebie, naprawdę. Tamten jeden gościu wyglądał jak szpieg z Krainy Deszczowców. W kapturze taki. Ja jeżdżę zawsze 7. Tam jest jeszcze 2 tylko. Chyba, że jak to jeszcze. Ja jadę cię, jadę cię. Fajne są te rolki, bo one mają miękkie buty. Co by ci mam pokazywać, jak zaraz mi to pewnie urwiesz? Tutaj to. Nie z tej strony, z tej. Tutaj. To się nie trzyma tak choćby, nie klika jakby. Ale trzyma się. No, bo to tak na hama trochę wzięłam, nie? Jestem cała mokra. A ty się nawet pewnie nie zgrzałeś. No, a ze mnie się leje, bo jest tak parno dzisiaj, że szok. Ale widzisz, spoko, posiedzimy chwilę, połowa... Wracamy i idziemy do domu. Widzisz, połowa tej drogi jest taka mokra, tam jest sucho. Tam jest fajnie. Chodź, ja będę powoli jechać przed nim. A nie możesz tak normalnie odpychać się tą deską ręcznie? Da się tak? No to chociaż kawałek, chodź zobaczymy. No... Dobra, kawałek. Co tam widzisz? To były stare ręki, tak? Tak, ale jest ich za 25. No zobacz, tutaj z tej strony. No way. No, gdzie? Patrz, jakie duże. No. Kilar nie słynie raczej, nie? Saranek. Jakby był taki asfalcik, słuchaj, jak tutaj, co był ten kawałek.
tak suchutko, to by było idealnie, słuchajcie.